Ferie na półmetku w związku z ciągle utrzymującym się zagrożeniem epidemiologicznym w zdecydowanej większości nie pozwalamy sobie na rodzinne urlopowanie gdzieś dalej poza naszym miejscem zamieszkania. Dlatego też gminne instytucje czy organizacje wyszły młodzieży naprzeciw oczekiwaniom, oferując im różnorodne formy rekreacji, rozrywki czy zajęć podczas tegorocznych ferii. Biblioteka Publiczna Gminy Szemud w swoich poszczególnych placówkach proponuje bogaty program dla dzieci i młodzieży. Nie zabrakło także inicjatywy ze strony jednej z mieszkanek, która dla swoich młodszych koleżanek i kolegów przeprowadza zajęcia taneczne. Bardzo się cieszymy. Nasza mieszkanka Ula Cempa sama się zgłosiła do biblioteki, że takie warsztaty chce poprowadzić. Jest po edycji You Can Dance, także też odbyły się w Kielnie takie warsztaty. Nasze biblioteki w naszej gminie słyną z tych zajęć z programowania. Dla młodszych dzieci, tam od 5 do 9 lat, mamy sympatyczny robot Foton, którego się programuje, który wydaje różne dźwięki, daje kolory, czyli dla tych młodszych dzieci bardzo fajna zabawa z różnymi przeszkodami. Prowadzą poprzez tablet, prowadzą tego robocika. Dla starszych dzieci programowanie już bardziej zaawansowane. Lego Mindstorms. Dzieci muszą zbudować z klocków Lego już takiego poważniejszego robota. No i w specjalnym programie muszą go zaprogramować. Cieszy się dużą popularnością planszomania. Tych gier teraz jest tak różna masa. Też różnego rodzaju plastyczne, szkicowanie zwierząt w różnej właśnie ciekawej formie. W naszych nowych bibliotekach, czy w Kielnie, czy w Łebnie mamy sale multimedialne, więc krok po kroku jest na dużym rzutniku rzucany obraz i dzieci uczą się malować na przykład konia profesjonalnie. Basen w Kielnie w swojej ofercie proponuje pływackie ferie, gdzie pod okiem fachowych instruktorów dzieci uczą się pływać. Tradycyjnie już jak co roku Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie zorganizowało warsztaty teatralne. W pierwszym tygodniu odbywały się w Bojanie, w bieżącym tygodniu odbywają się w Szemudzie. Ferie oznaczają ferie z teatrem, a jest nas tutaj w Bojanie, a zaznaczam, że jest to dopiero pierwsza tura warsztatów, jest nas tutaj 17 w tym roku, więc bardzo fajna ilość uczestników. Jaki spektakl dzisiaj przygotowujecie? Inspirowaliśmy się opowieściami z Narni i taką właśnie sztukę przygotowujemy. Inspirowane jest to pierwszą częścią opowieści z Narni, czyli Lew, Czarownica i Stara Szafa. W Szemudzie również opowieści z Narni, ale już kolejna część. To oczywiście namiastka tego, co przygotowano dla młodzieży w ramach ferii, bowiem szereg organizacji pozarządowych, klubów sportowych także zorganizowała liczne atrakcje. Ostatni tydzień szansy dla zasiedziałych w domu. Warto się zainteresować.